Książę Louis kończy dziś roczek, ale zaledwie 3 razy mieliśmy okazję podziwiać go publicznie. 2 tygodnie po jego narodzinach pojawiły się pierwsze oficjalne fotografie. 2 raz mieliśmy okazję podziwiać go podczas jego chrztu, który odbył się 9 lipca. Po raz 3, 14 listopada, w dniu 70. urodzin księcia Karola, gdy wspólnie z całą rodziną pozował do zdjęć. Od tamtej pory książę nie pojawiał się ani z rodzicami, ani z nianią. Sprawdzamy, dlaczego Kate i William nie pokazują swojego 3. dziecka. Narodziny księcia Louisa Artura Charlesa świętowali wszyscy Brytyjczycy. 3. dziecko Kate i Williama przyszło na świat 23 kwietnia 2018 roku. Zarówno płeć, jak i imię dziecka do samego końca owiane były tajemnicą. Dopiero kilka godzin po porodzie pałac Kensington poinformował, że książę George oraz księżniczka Charlotte doczekali się brata. Niespełna 2 tygodnie później opublikowano 2 oficjalne zdjęcia małego księcia. Fotografie wykonano, gdy książę Louis miał zaledwie 3 dni. Na kolejne zaprezentowanie księcia światu musieliśmy czekać 3 miesiące. 9 lipca 2018 roku w kaplicy Pałacu Świętego Jakuba odbył się jego chrzest. Kilka dni później udostępniono oficjalne zdjęcia z tej uroczystości. W październiku na ślubie księżniczki Eugenii u boku księcia George'a i księżniczki Charlotte zabrakło księcia Louisa. Dlaczego książęca para Cambridge unika pokazywania swojego najmłodszego dziecka? Okazuje się, że to zamierzone działanie. Według zagranicznych serwisów Kate i William nie lubią eksponować wizerunków swoich dzieci w sieci. W przypadku księcia George'a i księżniczki Charlotte nie mają wyjścia. George jest 3., a Charlotte 4. w kolejce do brytyjskiego tronu. Książę Louis, zajmując obecnie 5. miejsce, ma niewielkie szanse na to, by kiedykolwiek zostać królem. Dlatego też Kate i William starają się chronić jego prywatność. Wiedzieliście o tym?